Część czwarta filmiku. Jestem płaskoziemcą i dobrze mi z tym. Słyszeliście zapewne takie określenie, że jesteśmy nic nieznaczącym pyłkiem na obrzeżach galaktyki, tak? Jakie to jest wymowne, moi drodzy, że właśnie szatan chce umniejszyć Bożemu stworzeniu, nazywając nas nic nieznaczącym pyłkiem gdzieś na obrzeżach galaktyki, gdzieś lecimy, tak? Gdzieś się kręcimy i tak dalej. To pan Kopernik właśnie, jezuita i mason, nie wiadomo co gorsze, chyba jezuita, być jezuitą jest gorsze, napisał swoje dzieło o obrotach ciał niebieskich i mówi się dzisiaj, nawet do dzisiaj się mówi, ludzie uczeni, światli, doświadczeni mówią, że wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Przy pomocy jednej książki, tak, wstrzymał słońce, ruszył ziemię, tak, czyli zmienił cały porządek świata. Ciekawa byłaby na ten temat debata, moi drodzy. Także gdyby nie było Kopernika, tak, tego fałszywego piernika z Torunia, to by wszystko trwało tak jak trwało, tak? Nic by się nie zmieniało. Na pewno inny by powstał, tak? Inne narzędzie w rękach przeciwnika, aby zaprzeczyć prawdzie. A prawda jest taka, że Ziemia jest centrum wszystkiego, tak? A my jesteśmy nie nic nieznaczącym pyłkiem na obrzeżach galaktyki, tylko jesteśmy, my mamy właśnie ogromne znaczenie, tak? I to chodzi właśnie o to, żeby umniejszyć, tak? Umniejszyć Bożemu stworzeniu. Dlatego jest cała ta machina, która próbuje po prostu udowodnić wszystkim, że żyjemy na kręcącej się kuli, która pędzi gdzieś przez kosmos, tak? I wysyłają rakiety i na Marsa jakieś łaziki, tak? I wszystkie te kreskówki dla dorosłych, tak? Pokazują, aby... Bo wiecie, bo nadchodzi kres tego wszystkiego, tak? Nadchodzi kres tej Ziemi, no i oni myślą, że polecą na Marsa i tam założą nową cywilizację, tak? Zniszczą Ziemię, a potem polecą na Marsa. Oczywiście sami bogaci, tak? Bo reszta tu zostanie i dobije ich promieniowanie. A bogaci polecą na Marsa, na Księżyc, tak? Na Wenus i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo fajne, ciekawe bajeczki, tak? Zresztą NASA jest mocno sprzężona z Disneyem, tak? I twórcami filmowymi, ze Stanleyem Kubrickiem i tak dalej, także można by ten temat drążyć bez końca, ale chciałbym ten filmik jednak wrzucić, moi drodzy, a jest mój internet ograniczony, jestem w Szwecji, jestem zadowolony. No i podczas dzisiejszego dnia wolnego chciałem właśnie powiedzieć to, co miałem na sercu, tak, że właśnie czytajcie Boże Słowo, nie, a będziecie zadowoleni, będziecie zbawieni. Jest wielkie oszustwo, jest wielkie zwiedzenie, tak, i chodzi o to, żeby podważyć właśnie Boże Słowo, tak, aby ludzie wierzyli w tak zwaną naukę, nie? Nauka się zmienia co kilka lat, tak, naukowcy wpadają na nowe pomysły, tak, i tak dalej, więc nie jest to nic stałego, a stałą rzeczą jest właśnie Boże Słowo, nie, ono się nie zmienia, także ono prowadzi do zbawienia. Moi drodzy, nie kręcimy się i nie lecimy, tak, jest nad nami firmament, na którym są gwiazdy umieszczone. Chociaż są, jest znam kaznodziei, tak, biblijnie wierzących, którzy głoszą o galaktykach, głoszą o teleskopach Jamesa Webba i tak dalej, no ale to jest już ich sprawa. Ja wierzę w to, co jest w Biblii napisane i czemu jestem oddany, moi drodzy, bo wiem, że to mnie nie zawiedzie, tak, a nauka, wiecie, naukowcy i cały ten system pochodzi od tego złego, i do złego prowadzi. Wszystkiego dobrego z zawodowego, rzucę jakieś fajne zdjęcie na ten filmik i mam nadzieję, że uda się mi go wrzucić. Zapraszam do komentowania, no i do Biblii czytania.